Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, drodzy uczestnicy kolejnego już wielkiego zdarzenia Sektor 3.0. To jest wielka impreza dla organizacji pozarządowych, wielka szkoła uczenia się tego, czym rewolucja cyfrowa jest, zdobywania wiedzy o tym przełomie cyfrowym, ale także bardzo praktycznych umiejętności w wielu dziedzinach. Witam wszystkich, witam serdecznie naszych kolegów z Ukrainy i Mołdawii, którzy także przyjechali na Sektor 3.0, bo to pokazuje, że mamy silne, mocne kontakty z tymi krajami. Niestety właśnie jestem w Mołdawii, gdzie w parlamencie mołdawskim jako przedstawiciele Parlamentu Europejskiego rozmawiamy o drodze do stowarzyszenia się Mołdawii z Europą. Jest wiele wyzwań, wiele problemów, wiele spraw, które musimy omówić, nieraz trudnych i bardzo, bardzo przepraszam organizatorów, a przede wszystkim Was wszystkich, że w tym roku nie mogę uczestniczyć w tym spotkaniu. Wiem, że początkowe wykłady i prezentacje są bardzo ważne, bo mówią o świecie robotów, mówią o sztucznej inteligencji, mówią o tym, jak bardzo zmienimy się my, współpracując z robotami, jak zmieni się rynek pracy, kiedy obok nas różne zadania będą wykonywały roboty. I myślę, że będą te prezentacje dobrą inspiracją dla nas, żeby zadać sobie pytanie, a czego my się musimy nauczyć. Po pierwsze, nie możemy się bać tego nowego świata technicznego i robotów, bo to nie jest tak, że one wymkną się spod naszej kontroli. Ale musimy nauczyć się rozumieć to nowe zjawisko i wiedzieć, że dzisiejsze roboty nie tylko wykonują czynności, które dla nich zaplanujemy, ale same potrafią przetwarzać dane, oceniać sytuację, podejmować decyzje i wykonywać czynności, których nawet byśmy nie przewidzieli. Na tym polega ta wielka siła i wielkie możliwości używania sztucznej inteligencji, używania robotów posługujących się sztuczną inteligencją do tego, żeby współpracowały z ludźmi dla naszego dobra. I to jest drugie, oprócz tego, żeby się nie bać, musimy być otwarci na te zjawiska. I trzecie, musimy oczywiście więcej umieć ze świata techniki, bo to nie jest świat, który możemy się nauczyć tylko poprzez odpowiednie suwanie palcami po ekranie. To jest świat, który musimy bardziej rozumieć, żeby stać się aktywnymi, żeby być kreatorami, żeby nasze umiejętności wykorzystywać do zupełnie nowych pomysłów. Życzę Wam inspiracji, życzę tego, żeby Sektor 3.0 jak zawsze był udany, żebyście wynieśli wiedzę, umiejętności, inspiracje, ale przede wszystkim dobrą cyfrową energię.